przed wami szyderczy skrót filmu o szokującej kolacji, za którą goście zapłacą najwyższą cenę. Nie pochwalą się na Instagramie. Bardzo proszę o niefotografowanie naszych dań. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, już nigdy nie przypalicie schabowego. A teraz kucharz doda coś od siebie. No, God, please, no! Gdzieś w wędzarni płuc Tyler ruga wypożyczoną swoją ukochaną dziewczynę, żeby zgasiła peta, bo popsuje sobie paletę przed fancy korytem, na które zjeżdżają się bogate ch**e z korpo, dziadek, którego Margo rozpoznaje, a nawet sama Lillian Bloom. O ja pierdolę, Lillian Bloom. Ja pierdolę. Nie kojarzy jej. Która jako znana krytyczka kulinarna odkryła Słowika, legendarnego szefa kuchni, do którego jadą właśnie żreć, wsadzając dupę na łajbie, gdzie witają ich przepiszną ostrygą w emulsji Mignonette. No ale tak bez ketchupu? Po której bestia puszcza z podniecenia swoją emulsję, tłumacząc wieśniarze, że on wie lepiej, co czują jej kubki smakowe, bo się zna. Po czym docierają na pobliską wyspę, gdzie leży Jevo, które może mieć później zaskakujące znaczenie, ale nie będzie miało. A gdy bramkarz sprawdza listę gości i okazuje się, że przyjechała jakaś inna brocha, ewidentnie niezachwycona, oprowadza fajfusów, pokazując widowiskowy połów przegrzebków, lokalne zielsko, a nawet pstułki. Lubicie pstułki? A gdy jeden z korpo szczurów pyta, czy rozpęta się piekło, jeśli będą wędzić o dzień za krótko, wiedźma odpowiada, że wtedy bakterie przenikną do krwioobiegu konsumenta i spowodują porażenie mózgowe, na końcu śmierć, czyli nie będzie dokładki? Po czym trafiają w końcu do żarłodajni, gdzie kucharze układają właśnie Tetrisa, a Tyler z prawie widocznym wzwodem wypytuje o Słowika, który gapi się później w jego stronę zły, że przyszła z nim inna dziewoja, bo jest ruda, tak? Po czym nadjeżdża Anus Bush, czyli prawie przystawka składająca się z podgrzanych gumek kulek przykrytych dziurawą papą obsypaną okruchami gumki do ścierania. Mam nadzieję, że jest bez glutenu. A podczas wżerania chamiszcze agresywnie zabiera Margo marynarkę, gdy terrier filozofuje, że to, co robią sportowcy, muzycy czy malarze, jest gówno warte. Ale szefowie kuchni grają surową materią życia i śmierci, tworząc prawdziwą sztukę. Wyciągnąć od frajerów 6000 za kawałek papy to rzeczywiście sztuka. Po czym Voldy upewnia się, że kisiel już doszedł i wyłazi do gości, strzelając z bata ręcyma i zapowiadając, że w ciągu najbliższych kilku godzin dostaną bardzo zróżnicowane koryto, prosząc jednocześnie, żeby nie jedli, bo to dla gości, więc tylko się delektowali i spuszczali nad każdym pierdolonym kęsem, akceptując wszystko dookoła i wybaczając. Czyli wszyscy dzisiaj zginą, prawda? Po czym wjeżdża pierwsze danie, składające się ze śmieci wyłowionych na brzegu, jakiegoś zielska i twarogu ze spermy jednorożca, a tamten dalej że wszystko, co tu się wydarzy, jest bez znaczenia w porównaniu z tym, co dzieje się na zewnątrz, w naturze. Jeśli masz na myśli fabułę tego filmu, to w sumie... Na co Tyler beczy ze wzruszenia jak a przejmując się, że mógł wcześniej zirytować swojego idola. Ale Margo stwierdza, że jest tylko jego klientem i nie ma znaczenia, czy go lubi, czy nie. Chcesz mi powiedzieć, że nie kochasz Tylera, mimo że ci płaci? Po czym Sławomir znowu smaga ręcznym batem, rozwodząc się tym razem, że chleb to od tysięcy lat pokarm dla biedoty, dlatego oni go nie dostaną. I na stoły wjeżdżają same akwarele, na widok których jeden z korpofiutków nie wie, jak zareagować. Do jego mózgu chyba dostały się tamte bakterie. I gdy czytają, jakiego chleba nie zjedzą, pani pretensjonalna prycza zauważa, że emulsja z zupki chińskiej się rozwarstwiła, więc pławik podsyła jej całą michę. Chyba nie do końca łapie, na czym polega jego praca. A gdy korpolutki nalegają, żeby dostać chleb, czarno-biała Azjatka im odmawia, nawet gdy grożą jej swoimi potężnymi znajomościami. Potrzebujecie znajomości, żeby dostać chleb? Gołębie sobie lepiej radzą. Po czym szepcze na ucho jednemu z kutasiarzy, że zjedzą mniej niż by chcieli i więcej niż im się należy. Właśnie stałaś się wrogiem numer jeden wszystkich babci. A gdy Margo gardzi swoimi farbami i Tyler po nie sięga, zasrany wieśniak strąca kieliszek, przywołując samego spławika, który czepia się rudej, że nic nie żre, ale ta go spławia. Bo jest spławikiem, łapiecie? Plum. Więc czubek lezie do starej torby i przykłada do niej łeb, a gdy Margo gapi się znowu na dziadka, jego żona, zwracając na to uwagę, sugeruje, że jest podobna do ich córki, ale siwy upiera się, że wcale nie. Oj, chyba odjebał.
Jakiegoś konkretnego kalafiora. Po czym trzecie danie Voldy nazywa wspomnieniem, opowiadając, że gdy był małym pojem, we wtorki zawsze było tako, a ta tutaj stara baba to jego stara, którą pewnego wtorku jego stary dusił po pijaku kablem od telefonu, więc słowik wbił mu w udo nożyczki, żałując teraz, że nie dźgnął go w gardło. I co, podawałbyś teraz gardła kurczaka? Przestań. Więc na stoły wjeżdżają utka z dodatkiem nożyczek, a do nich placki tortilli z laserowo naniesionymi obrazkami, przedstawiającymi restauracje, które zostały zamknięte przez brochę, stop klatki z tego filmu, gdy Tyler robił nielegalne zdjęcia. Musiałeś robić zdjęcia swojego fiu... A gdy kutasiarze widzą potwierdzenia swoich przelewów i pytają o nie Elze, odpowiada, że to dowody wystawiania przez ich korpo fałszywych faktur, więc oczywiście grożą jej, że jutro restauracja będzie już zamknięta. No do 12 co najmniej, kretynie. Ale na spokojnie ich zlewa i odchodzi, gdy żona dziadzi znajduje foto z nim i jakąś młodą niuńką, ale zapewnia ją, że to jakieś fotomonto. Jeśli Jezus zostawił taki obrazek na tortilli, to już się nie wykręcisz. A gdy Tyler przejmuje się, że powinien przeprosić Spławika za zdjęcia, Margo bez pytania próbuje odesłać ich danie i wstępuje w niego bestia, która pstryka palcami i nazywa ją dzieciakiem. Jak możesz tak traktować swoją kurę? Więc Mango się obraża i wychodzi do sracza zapufać, gdzie przy okazji widzi typa popylającego do lasu ze skrzydłami, po czym nachodzi ją bezczelnie Słowik, dopytując, dlaczego nie je obiadku, a zrobiłeś jej samolocik wlatujący do buzi? I żądając podania wrażliwych danych, twierdzi, że nie powinno jej tu być, ale zlewa go jak zlewo zmywak i wychodzi, a przed kolejnym daniem rozkładają na podłodze plandekie, na której Spławik zaczyna kolejny wykład, ale korpo mu przerywa, pytając, co tu się odwala, po czym zostaje od razu usadzony z powrotem, twardo mu nic nie powiedział. Po czym Voldy przedstawia swojego zastępcę, gnojąc go jak szmatę, że nigdy nie będzie tak wybitny jak on, a później daje mu dwa buziaczki i kolega przedstawia gościom danie pod tytułem bałagan, strzelając sobie w łeb. O mój Boże! Taki nieugotowany? Co wszystkich szokuje na jakieś 10 sekund, ale szeryfu przekonuje, że to część widowiska i wszystko jest spoko, po czym wjeżdża Danie i Jerry'a, żeby jedli, ale starsze państwo próbuje uciec. Jak to zapłaci? I zostają zatrzymani, więc dziadzia przekonuje żonę, że weźmie to w swoje ręce, na co Elza pyta go, w którą dokładnie, i obcinają mu palucha. Czyli gdyby tego nie powiedział, to nadal miałby palec? Ups! Na co wszyscy znowu są w szoku przez kilka sekund, ale wciąż siedzą przy stołach, bo to nadal za mało niepokojące, a Spławik zaprasza Mango do kuchni, gdzie upiera się, że musi określić, czy powinna umrzeć z kucharzami czy z pajacami, dając jej 15 minut na decyzję. A gdy Ruda pyta, jakie to ma znaczenie, skoro i tak zdechnie, Spławik odpowiada, że wszystko w tej kuchni ma znaczenie. Dopiero mówiłeś, że nic tu nie ma znaczenia, hipokryto. A tymczasem geniusz Skorpo obmyśla genialny plan kilka razy krzesłem w witrynę i powrót na miejsce, po czym szefu prowadzi Q&A i goście pytają, co się tu za przeproszeniem dzieje. Do chuj afla, na co odpowiada, że są jakby składnikami konceptu degustacyjnego, więc Zgret prosi, żeby chociaż wypuścili jego żonę, bo na pewno poradzi sobie sama na wyspie w środku nocy, ale szeryfu przepytuje ich, ile razy u niego byli i jakie danie ostatnio jedli, czego oczywiście nie pamiętają, bo ludzie tacy jak oni są po prostu starzy, a jeden z korpusów wymądrza się, że tak naprawdę to nie jest lokal Słowika i Voldy przyznaje rację, że Doug Werick jest właścicielem wyspy i restauracji, ale sytuacja trochę się zmieniła, bo teraz on stał się jego własnością. Dobrze, że ten temat też poruszyli, bo by tam wisiał. A gdy propozycje łapówki, żeby przerwał to szaleństwo, zawodzą, niepełnosprytny przypuszcza atak na drzwi i wypierala się na swój tępy ryj. Po czym Sławomir wydziera się, że jego były właściciel śmiał zasugerować użycie w kuchni zamienników. Co za potwór. Więc każe go zanurzyć i delektuje się jego cichnącymi pod wodą krzykami, stwierdzając, że teraz jest wolny. Właśnie tak wyglądacie, fantazjując o pozbyciu się szefa. Po czym mija czas na decyzję Margo, która stwierdza, że zaiste nie powinno jej tu być, a szeryfu decyduje, że dołączy do niego, bo od razu rozpoznał, że też jest z branży usługowej. Dlatego przepytywałeś się przez
przez cały film, kim jest, aha, i drąży, skąd zna starego pryka, na którego jopi się cały wieczór, więc wyjawia, że płacił jej za udawanie jego córki, gdy się brandzlował, i powtarzanie, że jest dobrym człowiekiem. Brzmi na fantastycznego człowieka. Po czym oboje wyznają, że lubili wykonywać swoje usługi, ale Slovik lata temu stracił chęć gotowania dla innych i bardzo mu tego brakuje. Niedługo będziesz gotował dla diabła, nie przejmuj się. A później zabiera całą Ferajnę na zewnątrz, gdzie jego podwładna opowiada, że 3 lata temu próbował ją zerżnąć, ale go olała, tak jak jego kolejne podboje. Próbujesz nam zaimponować? I przedstawia danie pod tytułem Męskie Szaleństwo, wbijając nożyczki w udo szefa, który ją przeprasza i ogłasza, że faceci mają teraz szansę uciec. Logiczne przejście. Więc wszyscy cisną do lasu i po 10 sekundach ucieczki zostają bez problemu złapani, wracając z powrotem do stołów. Przynajmniej przewietrzyli suty. A dupa gwiazdy filmowej wyznaje, że go okradała, a on, że o tym wiedział. A ona, że wiedziała, że on wie. Po czym typ wyznaje, że wystawił jej negatywną opinię dla Sony, a ona wyznaje, że też wiedziała. I my teraz też wiemy. Super! A przed kolejnym daniem spławik siada na Tylera, który przyznaje, że zanim się tu znalazł, wiedział, że wszyscy umrą. I świadomie przyprowadził płatne zastępstwo za swoją dziewczynę, która go rzuciła, więc Margo się na niego rzuca. Jesteś zazdrosny, że miał dziewczynę? Głupia jakaś. Po czym szefu, podpuszczając teriera, że jest takim ekspertem od papu, nakłada mu fartuch i każe gotować. Co idzie mu wybitnie owo. A po uświadomieniu mu, jakim jest pozerem, szepcze coś na ucho i odchodzi jakiś smutny. Nie przejmuj się, na pewno wszystko się uło... Oj, a może jednak nie? Po czym spławik zamiast Elzie każe Margo przynieść beczkę z wędzarni, a gdy już ma strzelić ręcyma, gwiazdeczka mu przerywa, zaczynając się coś jąkać, że to wszystko trochę nie fair. No już nie przesadzaj. Więc Sławomir tłumaczy mu, że poszedł kiedyś do kina w pierwszą od miesięcy wolną niedzielę i zdecydował się na film, w którym tamten występował i nie spodobał mu się. A myślałem, że ja jestem surowy. Na co gościu przyznaje mu rację, ale co z jego dziewczyną? Więc spławik pyta ją tylko, czy brała studencki kredyt i gdy odpowiada, że nie, stwierdza tylko, że umrze, to jest fair. A Margarina tymczasem znajduje beczki, a przy niej nóż, więc zakrada się do daczy spławika, otwierając tajemne drzwi. Gdy nagle pojawia się Elza, zazdrosna, że to nie ona została wybrana do przyniesienia beczki. O co ona prosiła w liście do Mikołaja? I trzymając w łapie kosę, odgraża się Rudej, że nie da się wygryźć i atakuje ostrzem zszokowaną Margo. Też byłem pewien, że pokroi tylko ziemniaki. Po czym kotłują się o życie tam, gdzie ich miejsce, aż w końcu Mango niechcący przebija jej gardło. A chwilę później podziwia w tajnym pokoju fotomontaże z kariery spławika, nagle zauważając radio. O, zajebiście, włącz jakąś eskę rock, cokolwiek. I gdy korpo szczur dostaje krwawy tort urodzinowy, wraca z beczko i siada na miejsce, a spławik stwierdza o sobie, że jest potworem i dziką. Ej, ona też jest dziką. Ale zbieg okoliczności. Jednak to, co robi dziś, jest czyste jak czysta 30. Popisuje się, że nie musi używać rękawic do wyjmowania sernika z piekarnika, twierdząc, że już nie można go skrzywdzić. Ta? To kopnij się w jaja, zobaczymy, jaki kozak. Po czym nagle przypływa straż wezwana przez Margo, więc na szybko wszystkich pudrują, żeby się prezentowali, a gdy strażak wchodzi, nikt się nie przyznaje, że wzywał pomoc. Jakie nieśmiałe towarzystwo. Ale gdy rozpoznaje ex-gwiazdę i dostaje autograf, zauważa na nim prośbę o pomoc, więc wyciąga pukawkę, każąc spławikowi klęknąć z ręcyma za głową i wszyscy są w niebo wzięci. Ale chwilę później wybawca podpala tylko świeczkę i okazuje się, że to jeden z kucharzy. Wszystko się to klei jak gówno do buta, a spławik stwierdza, że Margo zdradziła ich zaufanie i jest jednak tylko konsumentem. Ale gdy przygotowują ostatnie danie, nagle ją olśniewa i strzela ręcyma z bata. Oho, czas na przemądrzałe przemówienie. Stwierdzając, że nie smakuje jej to jedzenie i chce je odesłać z powrotem do kuchni. Nie masz nic na stole, kretynko. I zarzuca spławikowi, że nie gotuje z miłością, ale odpiera, że zawsze z nią gotuje, bo każdy wie, że to najważniejszy składnik. Czy ja oglądam Kung Fu Pandę? Ale dalej go wyjaśnia, twierdząc, że gotuje z obsesją, a nie z miłością i nawet jego gorące dania są zimne. Ooooooh! A jako kucharz nie spełnił swojego jedynego zadania, podania smacznego jedzenia. I co najgorsze, nadal jest głodna, stwierdzając, że ma ochotę na cheeseburgera, więc nagle czując radość z gotowania, spławik przypala jej przepisznego serburgera. Nie ma to jak opier...
pić trochę węgla, który bardzo jej smakuje, ale stwierdza, że reszty nie zje i pyta, czy może wziąć na wynos, więc psychopata, nie mając wyjścia, pakuje go jej i wypuszcza. Czyli wystarczyło zachować się jak spasiony Amerykanin, żeby przeżyć, a reszta dostaje upominki i wszyscy grzecznie płacą, po czym szefu zapowiada, że staną się teraz częścią jego arcydzieła. I ekipa szykuje ostatnie danie, nakładając na spokojnie siedzących gamoni ubrania z pianek i czapki z czekolady. Walczą do samego końca. A gdy margaryna odpływa łajbą, spławik sięga po rozżarzony węgiel i po filozofowaniu, że czas zacząć od nowa, z czym nagle wszyscy są spoko, wyznaje miłość swojej ekipie i podpala nadzieję razem z restauracją, która eksploduje, gdy Margo nonszalancko wpierdala serburgera. Mam nadzieję, że go zatruł. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 4 na 10, a szyderczy tytuł to... Kuchenne rewolucje. Mortal Kombat. Zostawcie suba i widzimy się w kolejnym szyderczym skrócie. Do zobaczenia!